Siema, witam. Rybki we dwoje. Przyjechałem właśnie na łowisko Kocin, gdzie odbędę czterodniową zasiadkę z moim przyjacielem Arielem. Co nam się uda złowić, będziecie mogli zobaczyć na filmie. Także zapraszam Was bardzo do oglądania. Rozwijanie bozowiska trwa. Robimy właśnie wędki. Ariel robi zestawy. Ja także robię zestawy. I właśnie chciałbym pokazać przypon, jaki zrobiłem, jaki będę używał. Jest to klasyczny przypon Blowback Rig z gumeczką, z pozycjonerem tak zwanym. Jest to mój standardowy przypon, który używam. Długość tam około 20 paru centymetrów. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby taki przypon mi się rozwiązał i mam też dość mało spinek na te przypony. Ariel już wywozi pierwsze zestawy. Ja może pokażę, jak wygląda nasze stanowisko. To są moje kije. Tu jest mój kij do łowienia na metodę. Tu mamy stanowisko do robienia zdjęć na te trzcinki. Tu będziemy mieli fotele, aby sobie siedzieć, coś zjeść. Namiot Miwardy New Dynasty. I tutaj kije kolegi Ariela. Także tak to wygląda. Wywozimy zestawy i zaczynamy naszą zasiadkę. Dzisiaj jest czwartek, siedzimy tu do niedzieli. Mamy nadzieję coś połowić. Mamy pierwszą akcję. Odjazd Ariela. Tak. Piękny holo, zachodzie słońce. Tu trzeba poprawić wygląd. O, teraz git, wracamy. Opadł, staniesz ty. Panie, za ten kadr to ja dostanę Oscara. Wszyscy cisza. No, ale zaczynam się brania powoli. Pięknie. Ale widać, jak ten pas złoteży, że jeszcze jest zapas mocy, nie? Pięknie. Moment. Zdjęcia. Poszukaj po zdjęcie, nie? Na razie na chwilę go podnieś. Ja tak mam zdjęcia z listopada właśnie w wodzie. Piwniki, ojej, super sprawa. Ale ładnie wypuścił żagiel. Spięty.
Pięknie. A zobaczcie, wejdźcie sobie na YouTube tutaj za kolegi. Mi też się udało przed chwilą wyciągnąć rybkę po zachodzie słońca. Straszny kaban. Wielki. Olbrzym. Trochę go poleję wodą, bo się spanierował trochę w kanetce. O. Nie wiem, na oko rybka 2 kilo. Nawet nie będę go ważył, zaraz go po prostu wypuszczę. Punkt 12 w nocy, rola na moim prawym kiju na ananasa. Po krótkiej walce. Kolejny nieduży karpik ląduje na macie. Tylko ma ładną tą płetewkę brzuszną. Także coś się dzieje, moja druga ryba. Rybkę wypuszczam. Wywozimy zestaw. I idziemy spać. Dobra. Pierwsza doba zasiadki za nami. Także zaczynamy dzień drugi. Czas na podsumowanie dnia pierwszego. Udało nam się złowić w sumie 3 ryby. Większy karpik pełnouski siadł na zestawach Ariela. 2 mniejsze golaski siadły na moich zestawach. Po czym łowisko totalnie stanęło i do tej godziny chyba została złowiona tylko jedna ryba na stanowisku obok. Był to nieduży karp koi. Także aktualnie znowu mamy 30 stopni. Zestawy leżą nieruchomo, także nie donęcamy. Czekamy, aż na wieczór znowu rybka ruszy. Miejmy nadzieję, że ruszy. Taktyki nie zmieniamy. No nic, czekamy za jakąś roleczką. Mamy godzinę 18:30, dzień drugi, cała dniówka w sumie bez brania, tam na metod Federka kilka jakichś tam drobnych zdrążek czy płoteczek było chwyconych. Całe łowisko stoi w ciągu dnia, z tego co się zorientowaliśmy, nie padła żadna ryba, poza tymi rano, co mówiłem na poprzedniej wstawce, od tamtego czasu nie padła żadna ryba. Ja już tutaj federkiem próbowałem nawet obławiać tą zatokę. W ogóle ta zatoka została dopiero w tym roku jakby utworzona. W tym roku wykopana. Był to normalnie pas trzcin. Siema, siema. Jesteśmy po drugiej nocce. Czyli dzień trzeci. Jak mogę podsumować wczorajszy dzień? Totalna kicha. To nie o to chodzi, że tu ryb nie ma. Po prostu jest coś, co im nie pasuje i nie pobierają. Ariel miał spinkę. Ja miałem wieczorem też spinkę. Moja ryba zaparkowała po prostu w trzcinach. Ariela ryba wypięła się na wodzie. Dzisiaj rano na federka miałem branie. I również ryba zaparkowała w trzcinie. Także nie jest tak łatwo i prosto, jakby się mogło wydawać. Została nam dzisiaj cała sobota i jutro rano się zwijamy, czyli przed nami jeden dzień i jedna nocka. Miejmy nadzieję, że coś się ruszy, bo nudno się robi. Mały pajek pożerał jakąś małą rybkę, jakąś płoteczkę. O. Trzeba było walczyć tam, o, tam. Po bardzo długiej przerwie udało mi się takiego kroczusia wywalczyć na pojedynczą pływającą kulkę.
No, rybki mega nie współpracują, pogoda też jej pomaga. Ale coś tam się dzieje. Dosłownie 10 minut po poprzedniej rybie. Branie na ten sam zestaw z tego samego miejsca. Jeszcze mniejszy karpik. Ale to cieszy, bo przynajmniej rybka się rozkręca. Nie jest taka martwica, jak była przez ostatnie dwa dni. Małe, ale są. Także wypuszczamy, wieziemy i czekamy za kolejnym. Zwiedziły mnie dwa pieski od sąsiadów. Przyjazne piesiunie. Tak, no, któryś taki ładny. Który taki czarny, no. A. No, kto jest taki piękny? Kto jest taki piękny pies? No. Podsumowanie dnia trzeciego. Generalnie udało mi się wypracować 4 brania, 3 na karpiówkę, 1 na metod Federa. 2 karpie wyciągnąłem z powodzeniem, 1 karp niestety zaraz po zacięciu wypiął się, no i ryba z Federa zaporkowała zaraz po braniu w trzcinie, także też zakończyło się to niepowodzeniem. Przed nami ostatnia nocka, ostatni poranek. Zbliża się fajna godzina, codziennie w tych właśnie o zachodzie słońca były jakieś odjazdy. Mam nadzieję, że dzisiaj też coś się będzie działo. Zmieniłem taktykę, z bałwanka przyniosłem się na pojedyncze kulki tonące. Dało mi to praktycznie od razu 2 ryby, także myślę, że zmiana taktyki jak najbardziej na plus. Dobra, ja się biorę za przewożenie zestawów na noc i czekamy za kabanem. Nie idzie w zatokę. Odbij go w tą samą stronę, co on wchodzi. Pija w prawo. Nie, on jest tam. A dobra, on jest tam. Ale ja bym go odbił w prawo, żeby ci nie wiebał, co za dobra. On idzie fajnie w naszą stronę. Zgadzamy. Bije kitą? Nie. Nie bije kitą właśnie. A w pożyłce co się robi? Jak zacznie się zatokę, to odbije mu w tą samą stronę, co on idzie. Teraz trochę siły, co dostał. Od razu wyszedł, nie? Tu było takie kurwa. Nie, jeszcze nie. Wiruś. No w tych kapelonach się. O. No jest. No wyszedł z kapelonów. Ja go nie widzę. Ja go widziałem po chwilę. Unieś go, kurwa, no, nie chcę go wypiąć.
Czekaj, bo on zawinął gdzieś za kapelony. Nie czuję go. Ty, to nie jest mała ryba. To nie jest mała ryba. A początkowo szedł jak taki gamoń. Ty, dobra, na kołyskę. Słuchajcie, przed chwilą zdążyłem odłożyć telefon z nagrywania podsumowania dnia. Mówię, odłożyłem telefon, rozjechał się mój lewy kij. I patrzcie. Patrzcie na to. Piękna ryba, na pojedynczego popapa, puszczonego z 5 cm nad dnem. Zrobimy teraz szybką sesję zdjęciową, ważymy rybkę i wypuszczamy. Słuchajcie, wypuszczamy piękną rybkę. Po wytarowaniu worka równe 10 kg. Piękny pełnouski. Dzień czwarty, ostatni. Jesteśmy po trzeciej nocce. Slingi we wodzie, także znaczy, że mieliśmy co robić. Są dwie rybki, nie za duże. Za chwilę wyciągamy je na kołyskę. Robimy zdjęcia, wypuszczamy i poczekamy jeszcze z 2 godzinki, wypijemy kawę i zwijamy się do domu. Rybka odjechała na co? Na Squid Orange od śrubasa, nie? Tak. Pojedyncze wafle z śruby. Dobra, robimy parę zdjęć, wypuszczamy rybę. Piękny amurek wraca do wody. Nawet cię tak nie potraktował. Nawet nie było źle. Nie dostałeś liścia z ogona. I druga ryba z nocy Ariela. Taki ładny. Bączuś. Takie ciemne, nie? Te ryby w ogóle stąd ładne. Tak już są. Dobra. Idziemy tą rybkę też wypuścić zaraz. I drugą rybkę z nocy u Ariela mamy już sfotografowaną, można wypuszczać. Pięknie. Ale jeszcze kije w wodzie. Jeszcze może coś odroluje. Tej zobacz, zdążyliśmy te wypuścić dwie twoje ryby. Albo jest dwa czepia, albo jest kawa na kole. Wyszedł gdzieś za czepia. Lega za to wzięła w tą stronę, gdzie jest. Zobacz, chwila, moment i ryba przeszła praktycznie dwa stanowiska, nie?
przeszła twoje, przeszła moje i wpłynęła jeszcze w zatokę, za moim stanowiskiem. Już czołówka jest, nie? Co to jest za... Chyba pełno łuski, ale muszę wyrwać trochę tam, no, pełno łuski. Się wypił. No, dobrze podbiera, ale fajnie. Dobra. Tak jak mówiłem, zdążyliśmy rozwiesić worki po tamtych rybach i rolka u Ariela. Fajny pełnołuski. Piękny. Jak szedł, jak rakieta w prawą stronę. Także ostatnia doba tak naprawdę dała nam najwięcej radości, najwięcej ryb. W nocy 3 brania u Ariela, jedna spinka, dwie ryby we workach, ten karp i amur. Przy rozwieszaniu worków strzał kolejny u Ariela, ten pełnołuski. Byliśmy już nagrywać wypuszczanie tutaj koło moich wędek. I ryba takim jednym fajnym wyskokiem wyszła ze slinga. Także to była akcja. Dobra, posiedzimy jeszcze. Ile, która jest po 7? No, z 1,5 godzinki posiedzimy, wypijemy kawę i wracamy do domu. Wspólna zasiadka na łowisku Kocin z moim kolegą Arielem właśnie dobiegła końca. Udało nam się złowić, jak dobrze liczę, 9 ryb. A w tym jednego amura Ariel złowił. Woda naprawdę posiada bogaty rybostan. Kwestia po prostu trafienia, ciśnienie, dobry wiatr. No my mieliśmy taki wiatr, że spychało jakby w drugą część łowiska i faktycznie ta druga część łowiska miała tych brań więcej, bo chłopaki jednak połowili, w ciągu dnia mieli po 3-4 ryby. No u nas tak dobrze nie było. Aczkolwiek mi się wydaje, że wczorajszy dzień to jednak należał do mnie, że jak miałem 3 karpie w ciągu dnia, to miałem więcej niż całe łowisko razem. No dokładnie. Wydaje mi się, że zaczęliśmy trochę nadrabiać te straty. Ostatnia doba tak naprawdę odwdzięczyła się gdzieś tam, powiedzmy, 6 rybami tak naprawdę. 6 rybami. No przedział może nieduży, bo od tam 10 kg do 5 kg. No ale mega waleczne, pełnołuskie. No i dzisiejsza mocka przede wszystkim u ciebie, nie? I no, wariacja jednego kija. Tak naprawdę, no dokładnie, dokładnie. Dobra. Jak zwykle kulasy od Huberta Fudziszaka z Fantasy Bites zrobiły swoją robotę i kulki śruba z Bites. No w tym sezonie to są topowe kulki, które na każdym wyjeździe i na każdej wodzie robią mega robotę. No ja standardowo SK30 i jak się nazywała ta od Huberta, co wziąłem od ciebie? Pink Lemon. No, i Pink Lemon. 223 Pink Lemon. I Pink Lemon też dał mi właśnie te w sumie ostatnie 3 ryby. No to nic. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzu. A ja zapraszam was na moje kolejne filmy. Także trzymajcie się. Cześć. Na razie. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.